2 lipca po godzinie 9 na przedłużeniu Zamechowa w Dzierżoniowie doszło do wypadku. Pod pociąg kolei dolnośląskich relacji Legnica-Kłodowa-Zdrój wpadł motocykl. Motocykliście nic się nie stało, zdążył odskoczyć tuż przed zderzeniem z szynobusem. Na miejscu pracowała policja, pogotowie ratunkowe, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych i zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżeniowa. Linia kolejowa była zamknięta przez kilka godzin. Koleje dolnośląskie dla około 60 podróżujących zorganizowały komunikację zastępczą.